Witam. Na ziemi wszystko podporządkowane jest miłości cielesnej. To jest potęga. Każdy o tym wie, lecz to ukrywa. Miłość cielesna jakoby rządzi światem. Reklamy. W przyrodzie to widać. Kwiaty, pszczoły, pieski, kochanek, kiedy miałam sunię. To jest potęga, to jest żądza. Tej sile się nikt nie przeciwstawi. Nikt. Wszystko jest jej podporządkowane na ziemi. Wiecie, co mam na myśli. Nie będę mówił, bo każdy to wie. Oczywiście kryję to w swoim sercu. Nasze myśli każdego dnia. Wokół kogo krążą? Wokół czego? Miłości cielesnej. Ale są ludzie, jakby aniołowie, którzy jakby dają wskazówki, że jest oprócz miłości cielesnej miłość niebiańska. Stachura, Edward Stachura, Henryk Sienkiewicz, Jan Sebastian Bach, święci, tak, zwłaszcza święci. Mówią, że aż trudno w to uwierzyć, że istnieje miłość niebiańska. Miłość niebiańska. Aż trudno w to uwierzyć. A miłości cielesnej podporządkowane są pieniądze. Bo im więcej pieniędzy, tym więcej możliwości. I świat się opiera na miłości cielesnej. Tak. Nieliczni zdawają to zrozumieć. Potęga, żądza, ubiór, każdy krok, zachowanie się na ulicy mówi o tym, że seksualność jest potęgą i nikt tej potędze się nie sprzeciwstawi, ponieważ by nie było życia na ziemi. By nie było życia na ziemi. A życie dlatego jest na ziemi, trwa i będzie mimo wojen, że istnieje miłość seksualna i nikt tej potędze się nie przeciwstawi. Chociaż niektórzy udają, że ich to nie dotyczy. Nie dotyczy, tak. Każdego dotyczy. Ale trzeba pamiętać, że oprócz tego istnieje miłość niebiańska. Dziękuję za wysłuchanie.